Sponsorem programu jest Bonimet, producent hepatobonu, chroniącego wątrobę i wspomagającego pracę trzustki. Ta piękna szyszka, jaką Państwo tutaj widzicie, to w istocie kwiatostan, konkretnie kwiatostan karczocha. Karczoch służy nam w kuchni, szczególnie w kuchni śródziemnomorskiej, ale także lekarze patrzą na niego zupełnie inaczej, bo służy on lekarzom i zielarzom do obniżenia poziomu cholesterolu. Karczoch jest znany od bardzo dawna i można by porównać go do polskiego chłopa, bo premier Witos przed wojną powiedział, że polski chłop żywi i chroni. No i karczoch żywi i chroni przed chorobami. Karczoch, Cynaryna scolymus, należy do rodziny astrowatych. Pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego. Obecnie jest uprawiany w całej Europie oraz w Ameryce Północnej. Karczoch to wieloletnia roślina zielona. Liście o szerokości do 30 cm osiągają długość nawet do 70. Górna powierzchnia blaszki liścia jest zielona, dolna jasnozielona lub biała i gęsto owłosiona długimi splątanymi włoskami. W dolnej części liść staje się bardziej pierzasty. Karczoch tworzy kwiatostany zebrane w kuliste szyszki otoczone łuskowatymi liśćmi o mięsistych nasadach. Kwiatostany te są warzywem doskonale znanym w kuchni francuskiej, włoskiej czy hiszpańskiej. Obszerne liście wysuszone i rozdrobnione to cenny surowiec zielarski. Karczoch to roślina, która działa wielokierunkowo. Najważniejszy kierunek działania to miażdżyca. Dlaczego? Dlatego, że karczoch obniża poziom cholesterolu, zmniejsza jego syntezę w wątrobie, obniża poziom trójglicerydów oraz działa antyoksydacyjnie. Zresztą tak antyoksydacyjnie, jak wszystkie tutaj obecne na tym stoisku warzywa i owoce. Drugi kierunek działania liści karczocha to przewód pokarmowy. Znakomicie nadaje się on również w tym celu, dlatego że poprawia trawienie, przyspiesza i zwiększa wydzielanie żółci. Działa też bardzo korzystnie na wątrobę. Neutralizuje toksyny, które atakują naszą wątrobę, więc można go łączyć z różnymi innymi surowcami, które właśnie w tą stronę działają. Substancje czynne karczocha to fenolokwasy i ich estry, głównie cynaryna, kwas chlorogenowy i kawowy. Karczoch zawiera gorzkie laktony sesquiteropenowe, triterpeny, sterole, beta-sitosterol, flawonoidy, luteinę i apigeninę. Główny gorzki składnik to cynaropikryna, działająca żółciopędnie, podobnie jak fenolokwasy. Liść karczocha może być stosowany w różnych kombinacjach. Dobrze się sprawdza na przykład z miożębem japońskim. Liść miożębu japońskiego, czyli ginkgo biloba, ekstrakt z tego liścia, znakomicie komponuje się z karczochem, bo karczoch obniża poziom cholesterolu, natomiast liść miożębu poprawia ukrwienie w obrębie tkanek, więc to jest znakomite połączenie w przypadku miażdżycy czy zagrożenia tą miażdżycą. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że stosowanie karczocha łącznie z miożębem w jednym preparacie może o 20, a nawet 30% zredukować poziom cholesterolu. Jeżeli chcemy wykorzystać karczoch do leczenia wątroby, ochrony wątroby, dobrze go łączyć z ostrofestem plamistym albo z tylimaryną. Jeżeli chcemy natomiast zastosować karczoch jako produkt poprawiający trawienie, to dobrze się sprawdza połączenie go z mniszkiem, korzeniem bądź zielem tego mniszka. Liść karczocha to surowiec zielarski, który może być stosowany do obniżenia poziomu cholesterolu, jak to już wspomniałem wcześniej. I to jest bardzo ważna własność tej rośliny, dlatego że jest obecnie w medycynie, dominuje pogląd, że należy obniżać poziom cholesterolu. To nie jest taki powszechny pogląd, bo są autorytety, które mówią, że nie należy obniżać, przynajmniej za bardzo, zwłaszcza u osób starszych, no ale załóżmy, że należy.
Skoro tak, no to czymże my obniżamy poziom cholesterolu? Obniżamy go stosując leki z grupy statyn. To jest taka główna grupa leków, które się używa do obniżenia poziomu cholesterolu, ale one budzą pewne kontrowersje. No, statyny mogą czasami uszkodzić wątrobę, mogą czasami uszkodzić mięśnie, zwłaszcza u osób starszych. Więc karczoch jest pewnym rozwiązaniem tej sytuacji. Dlatego, że zastosowanie ekstraktów liścia karczocha równolegle ze zastosowaniem statyn, no to powoduje, że tych statyn można stosować mniej, a efekt obniżenia poziomu cholesterolu będziemy mieć taki, jak należy. Więc łączenie tych dwóch produktów jest bardzo wskazane i wtedy możliwości uszkodzenia wątroby i mięśni są mniejsze. Co więcej, karczoch ma własności hepatoprotekcyjne, czyli wspiera wątrobę, chroni ją, działa antytoksycznie, wyłapuje te toksyny z pokarmów. Więc to jest kolejna jego właściwość, więc nie dość, że obniża poziom cholesterolu, to jeszcze chroni naszą wątrobę przed ewentualnym uszkodzeniem przez statyny. Gdy do niego dołączymy jeszcze ostropes plamisty, to już mamy wręcz hepatoprotekcyjny preparat, który może chronić wątrobę. Więc łączenie takiego preparatu ze statynami ma bardzo mocne podstawy naukowe, bo może spowodować, iż ta terapia lekami z grupy statyn będzie bardziej bezpieczna niż stosowanie tylko i wyłącznie wysokich dawek. Tak samo, jeżeli dołączymy do niego miożąb japoński, tenże liść miożąbu japońskiego, konkretnie ekstrakt z tego liścia, powoduje lepszy, łatwiejszy przepływ naczyń w naczyniach krwionośnych, czyli krew płynie w sposób bardziej wartki, jak bym to powiedział. A co za tym idzie, mniejsza jest tendencja do tworzenia się zakrzepów w tętnicach. Więc to też oczywiście można ten miożąb połączyć z karczochem. Też mamy wtedy ciekawy produkt, ciekawe zestawienie. I też oczywiście można to wszystko razem z tymi statynami, które powszechnie są używane, stosować. Do celów kulinarnych wykorzystuje się główki kwiatostanów, starsze po usunięciu zewnętrznych, stwardniałych łusek. Karczocha się gotuje, smaży lub grilluje. W naszych sklepach można dziś kupić świeże lub konserwowane w puszkach czy słoikach. Natomiast do celów leczniczych wykorzystuje się liście karczocha, świeże lub suszone. W warunkach domowych można przygotować nalewkę z liści karczocha macerowanych w czerwonym winie. Karczoch to roślina obecna w kanonie kuchni śródziemnomorskiej, ale jest to również roślina lecznicza. Znają ją lekarze, zielarze. Znakomicie nadaje się do obniżenia poziomu cholesterolu. Chroni naszą wątrobę, poprawia również trawienie. Więc myślę, że warto uzupełnić swoją dietę o ziele karczocha, liść karczocha, ale także te wspaniałe, pięknie wyglądające kwiatostany. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.